Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym już odcinku z serii Z doświadczenia. Łukasz Modzelewski, po drugiej stronie mojego monitora, z tej strony Dawid Olszewski. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim dosyć uporczywym temacie, który powraca. Na samym starcie ja bym chciał, zanim w ogóle przedstawię temat, powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiać o zawodnikach. To jest dość istotne, aby to zróżnicować, bo mam wrażenie, że bardzo rzadko się na tego typu podcastach te takie dwa światy rozgranicza, nie? Świat fitnessu i świat kulturystyki takiej stricte zawodniczej, bo jednak u osób, które trenują sobie rekreacyjnie, można pozwolić sobie na wiele, wiele więcej i to jakby przejdzie, a jak robimy coś ekstremalnie, robimy coś pod wynik, to już wiele z tych rzeczy nie przejdzie. I niektórzy próbują jeden świat przemycić do drugiego i bardzo dużo to powoduje różnego rodzaju takich konfliktów, które są w zasadzie nieuzasadnione, no bo to jest w ogóle rozmowa o czymś innym, także to jest w ogóle bezsensowne. Więc to na samym starcie, żeby się ktoś nie przyczepił, że wcale tak nie jest i tak dalej, bo jakby tutaj istotny jest kontekst. Pogadamy sobie o kaloriach i makroskładnikach i jak ważne jest to, żeby odpowiednio dobierać właśnie te makroskładniki pod sport, jakim się zajmujemy, czyli w tym przypadku pod kulturystykę. Dzień dobry. Dzień dobry, tak jak powiedziałeś, choć i tak na pewno ktoś napisze, że to nie jest tak, a nie inaczej, ale masz dokładnie rację. To jest największy problem, że ludzie wszystko chcą sprowadzić do jednego. Chcą zamknąć, tak jak powiedziałeś, coś, co się robi na ekstremalnym poziomie, zrównać z tym, co się robi na poziomie amatorskim, tak? A to są dwa różne światy. Czasami naprawdę dwa różne. No to jest trochę tak jak przykład tego Skyra, o którym rozmawialiśmy w którymś z tych, bo jakby ja tutaj i pewnie ty zresztą tak samo nie widzę żadnego problemu, żeby ktoś sobie jadł Skyr, puddingi proteinowe, wliczał sobie to w białko i tak dalej. Nie ma żadnego problemu, nawet sobie może żelatynę wliczać, jeżeli się bawi, amatorsko bawi się dla siebie. Natomiast jeżeli przychodzi zawodnik i mówi, podaje datę i mówi, że chce wtedy z zawodnikiem pro zostać, karty zdobyć i tak dalej, no to jest to pewnego rodzaju konflikt interesów, więc warto jest, myślę, to zaznaczyć. No i tak na starcie chciałbym ustalić pewną rzecz, ponieważ no jakby w ogólnie pojętych social mediach można się spotkać z tym, że ludzie się, jest taka batalia, jak liczyć, nie? Czy w ogóle warto jest liczyć kalorie w kulturystyce, to raz, a dwa, jeżeli już liczymy, to jakim sposobem? Czy liczymy to za pośrednictwem aplikacji, czy lepiej jest to liczyć tak zwanym sposobem produktowym i jaki to jest sposób i dlaczego? To wszystko zależy, tak? No i nie możemy też, że tak powiem, tego nagrania zbyt mocno rozwinąć, no bo to by zajęło nam naprawdę ze 3 godziny, a i tak pewnie na pewno minimum godzinka zejdzie. Także zamkniemy się w temacie kulturystyki. Tak jak Dawid podkreślił, tak jak ja chcę podkreślić, że nie mówimy teraz o osobach, które trenują sobie amatorsko, które chcą mieć po prostu dobry wygląd, powiedzmy, na plażę, tylko mówimy tu o osobach, które mają już naprawdę konkretne ambicje, które są już na dość wysokim poziomie i chcą, że tak powiem, zmaksymalizować wszystko, tak? Także będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli mówimy o stricte zawodnikach, to ja tak naprawdę nie jestem zwolennikiem liczenia niczego. Ja wychodzę z założenia, że jeśli ktoś jest zawodnikiem, szczególnie w okresie przygotowań pod już takich stricte przygotowań pod konkurs jakiś, tak, pod jakieś zawody, choć dla mnie tak naprawdę no, przygotowania pod zawody trwają cały rok, tak, bo według mnie cały ten okres masowy, okres, to się mówi, poza sezonem startowym, ale nie ma czegoś takiego w kulturystyce jak poza sezonem. Nie ma nic poza. Wszystko jest częścią procesu i wszystko musi być tak samo, jeżeli chcemy oczywiście wyciągnąć optimum efektów, 100% z siebie, to każdy okres musi być traktowany tak samo poważnie. I tutaj wtrącę właśnie też przy okazji, że naprawdę dosłownie, dla mnie to jest śmieszne, że często chłopaki szukają trenera tylko na okres przygotowań do zawodu, bo o masę to zrobię sam. To ja wam teraz ze stuprocentową odpowiedzialnością mówię, że jeżeli chcecie wybierać okres, w którym
chcecie współpracować z trenerem, nie wiem, bo macie ograniczony budżet, powiedzmy, to w 10 na 10, z 10 na 10 przypadków wybrałbym, żeby to był okres poza sezonem, czyli ten okres masowy. Bo zbudować mięśnie jest 100 razy trudniej niż zrobić formę. Zrobienie formy nie jest nigdy i nie będzie żadną tak naprawdę żadnym wielkim wyczynem, bo trzymać dietę, oczywiście ile potrafisz trzymać tą dietę i robić cardio, to potrafi każdy. Jeżeli będziesz trzymał dietę z deficytem, będziesz robił cardio, to tą formę i tak zrobisz. Wiadomo, kwestie jakiejś tam, wiesz, takiej stuprocentowej formy, pełności i tak dalej, zawsze mieć dobrze nad sobą oko, aczkolwiek 100 razy łatwiej zrobić formę na start, zredukować tkankę tłuszczową, niż zbudować mięśnie. Zbudowanie mięśni to jest sztuka, szczególnie już u zawodników zaawansowanych. To nie jest proste. To nie jest hop-siup, to nie jest takie proste, że jemy dużo, wbijamy dużo, trenujemy, i super jest. Nie, nie jest super. Większość zawodników, jak widać, okres masowy zwykle kończy później, jak się okazuje, na redukcji. Albo wyglądając tak samo, albo nie wiem, ważąc kilogram. I tak naprawdę, no bo też waga nie zawsze jest odnośnikiem, bo można ważyć tyle samo, ale można być dużo większym paradoksalnie, tak? Dużo bardziej zdefiniowanym, zdefiniowane mięśnie mieć i tak dalej. Ale większość wygląda tak samo przez kilka lat z rzędu i robią ten okres masowy na przykład sami, tak? No i dalej nie wyciągają wniosków, że to jednak coś tutaj nie gra. Także a propos tego i właśnie w przypadku zawodników, tak jak powiedziałem, szczególnie w okresie przedstartowym, jestem po prostu zwolennikiem trzymania sztywno planu żywieniowego. Czyli tak naprawdę nie rozmyślania. A, mam 80 gram węglowodanów na posiłek, no to mogę sobie zjeść 100 gram ryżu, albo tam, nie wiem, jakiegoś innego produktu, albo tego i tamtego. No niestety, teoretycznie te produkty gdzieś tam kalorycznie, na przykład produkty węglowodanowe się ze sobą zgrywają, jeśli chodzi o kalorykę, tak? Bo wszystko, około, powiedzmy, produkt węglowodanowy typu kasza, ryż, jakieś płatki ryżowe czy owsiane teoretycznie mają wartość około 350-370, tak, kalorii na 100 gramów suchego produktu, więc to jest teoretycznie to samo. Wiadomo, różnią się, bo troszeczkę na przykład płatki owsiane będą mieć więcej tłuszczy, mniej węglowodanów i więcej białka niż ryż, tak? No to są takie marginalne różnice, które właśnie dla osoby, która jest amatorem, tak, takim laikiem, fanem, powiedzmy tylko, gdzieś tam zdrowego stylu życia nie będą miały znaczenia kompletnie, ale dla kogoś, komu zależy na ekstremalnej formie, to będzie miało znaczenie już bardzo duże, tak? Nie bez powodu, nie bez powodu tak naprawdę wszyscy zawodnicy, wszyscy z topki tej zawodowców nie pilnują się żadnych diet opartych na makroskładnikach, tylko planów żywieniowych. Ile razy gdzieś padało na Q&A pytania tych takich zawodników topowych, nie wiem, jakie masz makroskładniki? Odpowiedź była: nie mam pojęcia. Ja mam plan żywieniowy od trenera i go realizuję, tak? I myślę, że to też jest dobre w kwestii mentalnej, bo po prostu nie musisz się przejmować niektórymi rzeczami, nie? Nie musisz myśleć, co ty masz zjeść, to czy tamto, czy owamto, tylko masz na kartce rozpiskę i to robisz. Ja po latach gdzieś doświadczeń, mnie też się często ludzie pytają, tak? Jak robię na przykład Q&A, jakie mam makro, jaką mam kaloryczność. Ja tego nie wiem, ja tego nie liczę. Nie liczę tego w ogóle. Jeżeli gdzieś tam kiedyś rzucałem, to wrzucałem tak z ciekawości po prostu dla ludzi, kręcę jakiegoś followloga czy coś w tym stylu. I dopiero wtedy się dowiadywałem, ile tak naprawdę jem kalorii, węglowodanów, białek, tłuszczu i tak dalej. Ale ja to wszystko robię intuicyjnie, bo ja po prostu przyjmuję jakąś wartość. Po tylu latach już wiem, ile powinienem mieć, choć też to nie jest takie hop-siup, bo twój metabolizm się zmienia cały czas. I to jest też błąd ludzi, że myśląc, że na przykład jednego roku zrobili świetną formę na takiej i takiej diecie, robiąc tyle i tyle cardio, następny rok powtórzą dokładnie tak samo i zrobią tak samo świetną formę, to jest duży błąd, bo to nie jest tak.
zawsze mamy inny punkt startowy, zawsze nasz metabolizm się zmienia w ciągu roku, z biegiem wieku też. Także za każdym razem jest troszeczkę inaczej. Aczkolwiek ja po prostu przyjmuję bazową, tak, no i patrzę, co się dzieje z moim ciałem. Jeżeli wiesz, nie wiem, chcę zwiększyć wagę, to po prostu dodaję trochę jedzenia. Jeżeli chcę ująć wagi, to po prostu odejmuję. I tak to wygląda. I tak to też wygląda u większości zawodników, takich najlepszych zawodników. Nikt tam się nie bawi w siedzenie w aplikacji FitAtu czy jakiejś tam innej, nie? W Ameryce chyba jest popularny MyFitnessPal, jak się nie mylę. Też taka bardzo bliźniacza aplikacja do naszego FitAtu. Nikt tam się w to nie bawi. I wszyscy bazują na właśnie rozpiskach żywieniowych. I też widzę taką tendencję, bo też kiedyś dostałem takie pytanie na Q&A, jaka jest różnica we współpracy z właśnie osobami z Polski, a osobami z zagranicy. I jest właśnie ta różnica, że oni wręcz nie chcą dostawać planów, w których są podane makroskładniki. Oni chcą dostawać stricte plan żywieniowy, co dokładnie jedzą. I oni po prostu nie chcą rozmyślać o tym, tak? Oni chcą wiedzieć, co ma jeść konkretnie, i tam celem jest po prostu. Tam jedzenie, większość osób traktuje to jedzenie po prostu jako środek do celu, tak? A nie jako, wiesz, każdy posiłek jako wielka uczta, tak? Temu często się widzi właśnie w Ameryce, na przykład za granicą, te posiłki zawodników wyglądają, można powiedzieć, wręcz ohydnie, tak? Tam jest po prostu wrzucony kawałek mięsa, wrzucone trochę ryżu i lecimy, tak, nie? I nikt tam się nie bawi w jakieś ładne układanki na talerzu, jakieś gwiazdeczki z pomidorków i tym podobne rzeczy. Teraz, jeżeli już tak to ponosimy, jakby to jedynym chyba takim wyjątkiem, który tak liczy makro, to jest Justin Harris, bo wiem, że lubi, ale on też to robi w oparciu o pewne założenia i to jest trochę tak jak z twoim prowadzeniem, nie? To jest teoretycznie podane makro, natomiast to jest podane dla osób, które i tak trzymają plan żywieniowy, nie? W sensie, Dokładnie, to na zasadzie dokładnie. takiej, że każdy wie po prostu, co mu najbardziej służy, więc to jest bez sensu też, bo ja na przykład tak z Dominikiem współpracowałem, nie? Że on mi podawał produkty, później te produkty powodowały mi problemy, bo 2 tygodnie dochodzenia do tego, wiesz, jaki produkt powoduje problem, później już po tych 2 tygodniach już ustaliliśmy, co powoduje problem, to była zmiana, znowu się pojawiał produkt, który powoduje problem i tak dalej, wiesz. I to było takie wieczne dostosowywania, jednak jak się ma taki stały meal plan i wiesz, sam sobie dobierasz, bo nie wiem, masz sprawdzone po latach, nie? Bo ty nie współpracujesz też z zawodnikami, którzy startują pierwszy sezon, tylko raczej, wiesz, piąty, szósty, dziesiąty, no to oni sobie są w stanie jakby to ogarnąć w oparciu o jakieś tam założenia i to samo robi Justin Harris, nie? Tutaj. Wiesz, ja tylko jeszcze tak dodam, że ja robię troszeczkę inaczej, bo tak jak powiedziałeś, u mnie jest i plan żywieniowy, i makroskładniki, tak? I osoby, które wiem, że tak powiem, że wiedzą, że tak powiem, co jest dla nich dobre, to one dostają wolną rękę. Aczkolwiek też zawsze sugeruję, że po prostu dostają makroskładniki, dostają przykładowe posiłki, żeby, wiesz, bo ja lubię, że tak powiem, bardzo prostą dietę, tak? Bez żadnych tam wymysłów. Proste posiłki, ustrukturyzowana i gdzieś tam sugeruję po prostu, jak powinien wyglądać posiłek. I zawsze, gdy zaczynam współpracę, podaję te przykłady, ale też mówię, że oczywiście jeśli coś komuś nie pasuje, to może sobie to zmodyfikować, no i żeby po prostu ułożył sobie plan żywieniowy, tak też oparty właśnie, jak mówisz, o preferencje żywieniowe, o tolerancję produktów i tak dalej, i po prostu skonsultował, tak, ze mną konsultujemy to, czy jest ok. No i no, nie ma co się oszukiwać, że większość osób, z którymi gdzieś tam współpracuję, to już są zawodnicy na jakimś poziomie i oni się raczej nie bawią, żeby, wiesz, codziennie sobie zmieniać te posiłki, bo też wiadomo, jak po tylu latach coś robisz, to nawet ci się nie chce tego robić. To Chcesz po prawda. prostu to oszczędzić czas, wiadomo, i tak dalej. I wiadomo, jak jesteś na początku, to się jarasz tym, nie wiem, szukasz jakichś fit przepisików i tak dalej. Próbujesz zamiast, wiesz, porcji mięsa z ryżem czy ziemniakami zrobić jakieś fit naleśniki.
Spoko, no tak jak mówię, ale po prostu już osób siedzących tym naście lat, to nie chce się tego robić. Także dla wyjaśnienia, tak? Że nie ma to tak, że po prostu, nie wiem, komuś przepisuje na chama płatki owsiane, choć ktoś ma, wiesz, po tym taką burzę w chacie, że go, wiesz, żonka z chaty wygania, nie? Także tak nie ma, no. To już jakby ustalone jest, jak to powinno wyglądać. Teraz dobra, załóżmy, że dobieramy sobie jakieś tam produkty do planu żywieniowego i teraz pytanie, które się pojawia bardzo, bardzo często. Jak liczyć, już nie będę teraz pytał o to, ile gramów na kilogram masy ciała, bo to o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Chodzi mi bardziej o to, jak przyjmować wartości właśnie na kilogram masy ciała. Czy przyjmujesz to tylko i wyłącznie z tych produktów pełnowartościowych, czyli powiedzmy tam mięsa, wiadomo, jakieś jaja, nabiał, jeżeli komuś służy, odżywki białkowe i tak dalej, czy jednak wyliczając ten powiedzmy te gramy na kilogram masy ciała, bierzesz pod uwagę również to, że jakby no, produkty węglowodanowe mają, to się tak ładnie mówi, że węglowodany oszczędzają białko. Jakiś takim, tak się często przyjęło mówić. No bo po prostu jakby im więcej jemy tych węglowodanów, tego białka jakby pobocznego jest też diecie więcej, nie? Więc jakby, czy ty to bierzesz pod uwagę, czy jak, nie wiem, wyliczasz komuś powiedzmy 4 gramy na kilogram masy ciała, to jest 4 gramy z mięsa. Dokładnie jest tak, jak powiedziałeś teraz. Ja liczę, zawsze tak liczyłem i tak jest do dnia dzisiejszego, liczę tylko z tych produktów pełnowartościowych, tak? W cudzysłowie. Czyli białko, wiadomo, to jest tylko mięso, jajka, białka, jajek, tak? Izolat, no typowo produkty białkowe, tak? Węglowodany, no nie będę wyliczał jakichś, wiesz, śladowych ilości węglowodanów, powiedzmy, z izolatu, czy tam WPC, no chyba, że ktoś stosuje, nie wiem, 300 gramów dziennie, ale to nie u mnie, nie? Także to nie ma sensu tego wliczać według mnie. Wiadomo, jeśli chodzi o warzywa, no to trzeba na nie uważać, bo warzywa, powiedzmy, strączkowe mają bardzo dużo węglowodanów, tak? Też warzywa takie jak właśnie strączkowe, jak typu fasola i tak dalej, mają sporo białka i to białko jest całkiem dobre, także tutaj na przykład, jeżeli ktoś lubi fasolę, powiedzmy, jeść, ale to jest bądź dla mnie to jest taki trochę kontrowersyjny produkt, nie? Bo on ma te białko właśnie pochodzenia tych takich warzyw strączkowych, ma stosunkowo dobry profil aminokwasów. No i nawet jest gdzieś tam polecane, nawet teraz dużo, nawet Matt Jansen wyszedł tak ze swoim białkiem wege, które właśnie jest właśnie pochodzenia tam chyba grochu, nie jestem przekonany na 100%, ale tak mi się wydaje. I ono ma na tyle dobry profil aminokwasowy, że gdzieś będąc, powiedzmy, właśnie w okresie masowym, jeżeli mamy, nie wiem, lubimy sobie zjeść fasolę, mamy na przykład dodatkowo 100 gram fasoli w danym posiłku, nie, no to tam wychodzi z tego około 16-17 gram białka. Także myślę, że w takim przypadku to można by było gdzieś tam troszeczkę zredukować liczbę mięsa w danym posiłku. Oczywiście mówię to właśnie w okresie masowym, kiedy mamy tych kalorii więcej. W okresie redukcji po prostu nie stosujemy takich rzeczy i tyle. Ale tak, no tłuszcze tutaj, że tak powiem, ja może inaczej, dla innych to może będzie dziwne, tak, ale ja tłuszcze liczę tylko te dodatkowe, czyli tylko typowe źródła tłuszczu, nie wiem, orzechy, jakieś całe jajka, tak, czy tłuste gatunki mięs, jak na przykład właśnie wołowina, czy łosoś, to z tego tłuszcze wliczam, tak? Nie wliczam zupełnie tłuszczy już z takich chudych mięs, chudych ryb, kurczaka i tym podobnych rzeczy. Temu też moje gdzieś tam diety są teoretycznie bardzo niskotłuszczowe. Aczkolwiek nie wiem, skąd się wzięła obsesja na punkcie tłuszczu u ludzi. Nie wiem, skąd to jest. Jak często widzę na przykład w twoich gdzieś tam faulogach, ciągle jest to pytanie: Dawid, czemu tak mało tłuszczy? Ja się pytam, czy 40 tam, czy 30 tłuszczy dodanych to jest mało? To jest mało dla kogoś dodanych, gdzie przy kaloryczności, powiedzmy, 5000 kalorii dziennie średniej, jedząc 300 gram białka zwierzęcego, to tych tłuszczy będzie około 80 gramów co najmniej. Do tego trzeba jeszcze dodać to, że ja kompletnie nie wliczam w dietę kwasów omega-3, tak?
których też masz samych EPA plus DHA około 5-6 gramów dziennie, tak? Samych kwasów tłuszczowych, co jeżeli chodzi o tłuszcz, o kalorie, to daje ci dodatkowych 10 gramów tłuszczu, tak? Czyli to jeszcze nie jest liczone. Poza tym ludzie, ja nie wiem, zapomnieli o tym, że tłuszcze tak naprawdę, jedyny magazyn tłuszczu, jaki jest, to jest tkanka tłuszczowa. Pamiętajcie. I to nie jest bujda. Jedząc tłuszcz, będziecie magazynować nadmiar, jeśli macie go nadmiar, tak? Czyli jeśli macie dodatni bilans kaloryczny, to tłuszcz zawsze będzie magazynowany jako tłuszcz. Tłuszcz nie może być, bo węglowodany mogą być magazynowane albo jako tkanka tłuszczowa, albo jako glikogen. I pamiętajmy też zawsze, że cukier jest w każdym wypadku preferowanym źródłem energii przez organizm, bo jest najprościej, że tak powiem, dostępny. Węglowodany, proces strawienia węglowodanów, ogólnie rozbicia ich na cukry, jest najmniej energochłonnym procesem w organizmie, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii, bo żeby pozyskać energię z białka lub z tłuszczy, organizm musi uruchomić dużo więcej procesów, dużo więcej procesów, które zabierają dużo więcej energii, więc zawsze, gdy jest ten plus kaloryczny, to zawsze organizm będzie preferować, na minusie tym bardziej, zawsze będzie preferować energię łatwo dostępną, czyli węglowodany. Węglowodany też powodują co? Powodują to, że mamy lepszy performance na treningu, tak? Lepszą dyspozycję treningową. Po prostu mamy więcej energii. Węglowodany, co robią? Węglowodany też głównie właśnie pobudzają organizm do wyrzutu insuliny, tak? Insulina jest hormonem tak naprawdę magazynującym, który magazynuje węglowodany, aminokwasy też, ale głównie węglowodany, głównie minerały. Więc też mamy dzięki temu lepszą pełność mięśniową, lepsze nawodnienie komórek, co sprzyja wielkiej ilości procesów właśnie między innymi anabolicznych, tak? Tłuszcze tak naprawdę są nam potrzebne, szczególnie dla osób teraz, o których mówimy, kulturystów, czyli osób, które stosują środki dopingujące. My tak naprawdę potrzebujemy tłuszczy tylko i wyłącznie może powiem inaczej. Tłuszcze są potrzebne, ale są nam potrzebne jako dla kulturystów, którzy stosują hormony. My nie potrzebujemy tłuszczy do zajścia, że tak powiem, przemian hormonalnych, ponieważ dostarczamy je z zewnątrz. Potrzebujemy tłuszczy do rozpuszczalności pewnych witamin i tu potrzebujemy tych kwasów tłuszczowych, właśnie głównie EPA i DHA. I też nie zapominajmy, że tłuszcze też są potrzebne do odnowy, że tak powiem, odbudowy włókien, nie włókien mięśniowych, tylko komórek, bo gdy uszkadzamy, robimy mikrouszkodzenia w mięśniach, to nie należy zapominać o tym, że nie tylko uszkadzamy włókna mięśniowe, ale też taką membranę, która je otacza. Ta membrana właśnie jest zbudowana, czyli membrane komórki, te membrany komórkowe są zbudowane właśnie z trójglicerydów, tak? Czyli z tłuszcz. Ale naprawdę, my potrzebujemy minimalnych ilości tłuszczu, rekomendowana przez gdzieś tam właśnie rekomendowana ilość tłuszczy tak naprawdę w diecie to jest właśnie około dla zwykłych ludzi z tego co kojarzę, około 2-3 gramów kwasów EPA i DHA dziennie. Niskie, niskie generalnie tam wartości. Wydaje mi się, że to było w okolicach 2 gramów. Faktycznie, no. Także no, jako kulturyści potrzebujemy tego więcej, ale potrzebujemy więcej tych kwasów właśnie EPA i DHA, a nie jakichś randomowych tłuszczy, tak? Tak naprawdę jako kulturyści powinniśmy się skupić głównie na węglowodanach i białku i niezbędnych tych kwasach tłuszczowych. Ja myślę, że wiesz, dużo takiej zabawy w te takie tłuszcze przez ludzi jest spowodowane tym, że nie ma co się oszukiwać, posiłki, które są bogate w tłuszcz, dużo lepiej smakują. Ja myślę, że to jest tak naprawdę główny powód, bo nie ma co się oszukiwać. Ja na przykład nie lubię dni wysokich, nie? Bo na przykład nie mogę sobie dać czekolady z rana i tak dalej, a to są moje ulubione posiłki, więc
Wiesz, jak ktoś na przykład nie lubi jeść samych węgli, nie? Bo nie wiem, dużych ilości ryżów, płatków i tak dalej, no to po prostu takie tłuszcze, wiesz, dodatek nawet jakieś oliwy, awokado czy czegoś, po prostu powoduje, że coś jest smaczniejsze. I myślę, że to jest główny zamysł. No bo tak naprawdę, jak mówisz, no, dla osób, które są zawodnikami, kulturystami, czyli do tego wspomagają się hormonalnie z zewnątrz, tak naprawdę tłuszcze, zwłaszcza te nasycone, no są tak naprawdę w dużej mierze szkodliwe, bo tylko tak naprawdę cholesterolu i tak nie zużyjemy, tak? Stąd też te problemy z tym HDL-em u kulturystów, często z cholesterolem i tak dalej, no bo jednak no, tak wyglądają procesy jakby przemian hormonalnych, jeżeli chodzi o budowę jakby struktur steroidowych, tych hormonów steroidowych, że jakby to wszystko powstaje z cholesterolu. Jak w momencie, w którym cholesterol nie jest w organizmie zużywany, bo podajemy hormony z zewnątrz, no to nie są zdrowe rzeczy, żeby się opychać, nie wiem, karkówką, nie? Czy boczkiem z rana i tego typu rzeczami. Więc jakby to są, to się bierze właśnie znowu z tego przemycania różnych takich rzeczy, wiesz, ze środowisk takich typowo fitnessowych, bo dla osób, które są naturalne, dla zdrowia i tak dalej, podaż odpowiednia cholesterolu jest bardzo ważna. Właśnie chociażby dlatego, żeby prawidłowe poziomy testosteronu utrzymać, nie? I tak dalej. Natomiast no, nie w kulturystę, nie w kulturystyce, nie u zawodników, nie? Tak, myślę, że tak, myślę, że tak i też taką mogę mówić śmieszną anegdotę, bo myślę, że masz dużo racji, że tu właśnie ludzie tak się bulwersują, no bo te tłuszcze smakują dobrze, nie? I nawet miałem jednego zawodnika, który przyszedł do mnie, dostał ode mnie plan, no i jak tylko dostał ten plan, to od razu zrezygnował, bo jego żona robi różne fit wypieki, no i stwierdził, że niestety z takim makro, jak ode mnie dostał, z niskotłuszczowym, nie będzie mógł tych wypieków żony jeść, a tak bardzo chciał sobie je wrzucić w dietę, nie? Także mówię, no sorry, sorry kolego. A to jest Ale... bardzo częste, nie? Że ludzie mówią, że no, mi tłuszcze służą. Ja mam sprawdzone, to mi tłuszcze Tak. służą mi tłuszcze, nie? Więc to jest też, wiesz, czyli wiadomo, no, pewna jakaś tam ilość tych tłuszczy jest potrzebna, bo to też nie chodzi o to, żeby teraz ktoś ucinał po tym odcinku tłuszcze do zera absolutnie i jadł, wiesz, same węgle, no bo tłuszcze też nawet do takiego jasności umysłu są potrzebne, nie? Bo jak się schodzi, zwłaszcza gdzieś tam w końcówce pod zawody, do bardzo niskich wartości tłuszczy, to mimo tego zmęczenia, które i tak już potęguje ten brain fog taki tak zwany i ogólnie taki zamuł psychiczny, to jeszcze te niskie tłuszcze to potęgują na pewno, nie? No bo nie ma co się oszukiwać. Natomiast to pół grama na kilogram masy ciała to jest w zupełności wystarczająca ilość tłuszczu. To nie jest niska ilość, nie? Niska ilość to jakby ktoś, nie wiem, 0,1 grama na kilogram masy ciała leciał, to może. Myślę, że dla osób, które się wspomagają 0,3 a 0,5 to jest całkowicie, że tak powiem, na kilogram masy ciała całkowicie normalna wartość. 0,7 to jest całkowicie normalna wartość dla osób naturalnych, tak? Myślę, że 1 gram to już jest stosunkowo, że tak powiem, dość wysoka ilość, tak? Tak, to jest dość wysoka ilość. To mnie właśnie zastanawia, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że w Stanach dość popularne jest takie dość podejście wysokotłuszczowe, nie? Nawet jak się ogląda tam Zinnika Walkera, czy tych wszystkich zawodników od Mata, to on strasznie lubi te tłuszcze pakować. U Dominika tak samo miałem. Praktycznie do każdego posiłku dodatkowy tłuszcz, w każdym praktycznie posiłku, jak nie miałem dodatkowego tłuszczu, to miałem gdzieś tam tłustszą wołowinę i tak dalej. Zawsze te tłuszcze gdzieś tam były wysoko. Stosunkowo wysoko, nie? Jak dla zawodnika. To mnie zawsze zastanawiało, dlaczego to tak tam wygląda, że oni tak Wiesz, ja lubią myślę, pakować. że tutaj duża jest indywidualność, że tak powiem, bo zauważ, że no Matt Jansen jest na przykład trenerem takich no, dużych gości, tak? Bardzo dużych gości. Wiem, że unika nawet specjalnie gdzieś tam już teraz obciął ilość białka, tak? Więcej jest tych tłuszczy. Z tego powodu, że oni tam jak najbardziej chcą unikać. Zobacz, jakie tam posiłki się je. Często posiłek Nika jest w takiej miseczce. W takiej miseczce to jest posiłek, nie? U nas to jak kurwa nie masz takiej michy, no to chuj, to jesteś. Jak trener ci nie rozpisał, wiesz, posiłku, który ma waży kilogram, no to chujowy trener, trzeba go zmieniać, nie? Tam oni jakby mogli, to by i przypuszczam, że jedli, nie wiem, z takiej kociej miseczki, jak ja mam na przykład takiej kociej miseczki, nie? I to by było super, nie? Oni tam bardzo właśnie dbają o to trawienie i tak dalej, a no wiadomo, że gdzieś tłuszcze pozwalają zmniejszyć tą objętość, tak? Aczkolwiek pytanie, nawet do ciebie, sam po sobie możesz stwierdzić, to jest pytanie retoryczne,
Także nie musisz odpowiadać. Ale czy taka dieta, dość bogata w tłuszcze, nawet jeśli to by były tłuszcze zdrowe, czy na przykład wpłynęła ona dobrze na twoje zdrowie? W sensie na przykład zdrowie właśnie, no, zdrowie układu krwionośnego to w długiej perspektywie można patrzeć, ale czy na przykład dobrze wpłynęła na twoje poziomy cholesterolu, tak? Czy ona była, że tak powiem, dobra w tym kierunku, czy nie do końca? Bo Mógłbym ja. odpowiedzieć, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc. Pewnie gdzieś bym odgrzebał, to moglibyśmy nawet kiedyś takiego testa zrobić, jak to wyglądały te badania po Dominiku. Chociaż to rozumiem, były badania po prepie, to ciężko powiedzieć, bo to też jest mało miarodajne. Bo ja osobiście naprawdę wiele badań widziałem, nie tylko swoich klientów, ale też gdzieś tam dużo kulturystów, nie? Bo gdzieś tam rozmawiam z wieloma też z zawodowcami, czy to z Europy, czy to ze Stanów. I też widzę gdzieś tam, czasem dostaję od nich badania krwi i powiem ci, że nie spotkałem ani jednego przypadku, który stosowałby dietę bardzo low fat, nie? Mimo, że węgle są w kosmosie, że białko jest bardzo wysoko, żeby miał jakiekolwiek problemy z cholesterolem. Oczywiście, stosunkowo niski HDL, przepraszam, ale to też nie są, wiesz, wartości rzędu, nie wiem, tam pojedynczych liczb, tak? I też nie możemy zapominać o tym, że tak naprawdę nie liczy się do końca poziom cholesterolu, tak? Tylko liczy się stosunek. Bo jeżeli mamy na przykład ogólny cholesterol całkowity na poziomie 80, a nasz HDL ma powiedzmy 30, no u nas w Polsce jest norma do 40, ale LDL ma w tym momencie 50, no to mamy świetny stosunek HDL do LDL, bo tak naprawdę idealny stosunek HDL do LDL to się mówi, że to jest 2 do 1, tak? Czyli powiedzmy, jak mamy całkowity setkę dla uproszczenia, no to wtedy jak HDL będzie około 25, tak? Nie, źle liczę. To trzeba podzielić na 4, czyli 2 do 1 to będzie, no to trzeba było 25%, no to będzie, kurde, matematyka mi się kłania. Chodzi ci o podzielenie HDL-u, tak? Na ten. Tak. No to 25, mniej więcej, tak. 25 do. Do 50. To też nie będzie, nie. To będzie jakieś 30 do 70, tak? 35 do 65, 30 do 70. Wtedy będzie stosunek 2 do 1, tak? Czyli HDL będzie dwa razy niższy niż LDL. Wtedy ten stosunek jest, tak się przyjmuje, że to jest idealny, tak? Zdrowy i tak dalej, tak? No i do tego wiadomo, trzeba kontrolować poziom trójglicerydów, tak? Ale nigdy nie widziałem u tych kulturystów, którzy stosują ultra niskie tłuszcze, żeby ten żeby cholesterol był zły. Nigdy nie widziałem wysokiego cholesterolu, tylko zawsze widziałem bardzo niskie liczby cholesterolu, bardzo niskie liczby trójglicerydów i zawsze dobry stosunek, tak? LDL-u do HDL-u i do trójglicerydów. W przeciwieństwie do tych kulturystów, którzy stosują dietę dość bogatą w tłuszcze, szczególnie bogatą w czerwone mięso, no to tak naprawdę w 90% przypadkach ich poziom cholesterolu jest bardzo wysoki, a stosunek HDL do LDL jest, no, kiepski. Także Ja trzeba to było. bardzo zauważyłem, to często widać po klientach, którzy przychodzą dopiero. Po zawodnikach, jak robią pierwsze badania, to często jest bardzo tak, że ktoś ma ten cholesterol 220, 240, nie? A po jakimś czasie robią ponownie, mają 180, 160 i to sobie tak powoli spada, nie? Zresztą jeszcze tak co do diety niskotłuszczowej i tego, że wiele osób twierdzi, choć mówi nie wiadomo skąd, że jest niezdrowa. Która z nacji jest tak naprawdę najzdrowsza? Najzdrowsza, że tak powiem, na świecie. I chyba jest jedną z najdłużej żyjących. Czy to nie jest przypadkiem Japonia? Miałem mówić Chiny. No, Chiny to w Chinach to raczej nie ma za wielu informacji. Aczkolwiek Azja i Japonia. Jaka dieta jest w Japonii? Oparta na wysokowęglowodanowa, niskotłuszczowa.
Wiesz co, Tarek Słowiński ma taką grupę, która się nazywa High Carb. Nie bez kozery, bo sam też gdzieś ze sportem ma wiele do czynienia. No i to nie jest tak, że jakby inaczej. Dla sportowców i dla osób, które uprawiają więcej tego sportu niż przeciętny, powiedzmy, nie chcę użyć słowa Janusz, ale Kowalski, no to zdecydowanie te węglowodany powinny być wyżej, nie? I to jest sprawa jakby bezdyskusyjna. To wynika po prostu z kwestii fizjologicznej, po prostu, bo wysiłek beztlenowy jest wysiłkiem glikolitycznym, nie? Jakby potrzebny jest ten glikogen, potrzebne są te węglowodany, te cukry do tego, żeby ten performance był na optymalnym poziomie. Więc jakby no to już samo przez się rozumie. Skoro fizjologia to w taki sposób zaprojektowała, to po co z tym walczyć, nie? No po, nie Powiedzmy wiem. sobie tak, jeśli ktoś lubi jajecznicę na boczku, czekoladę i masło orzechowe, to i tak zawsze znajdzie argument, który potwierdzi to, że tłuszcze są najzdrowsze. Także nie ma, wiesz, nie ma co walczyć z wiatrakami. Dokładnie. Dobra, teraz w takim razie kilka pytań od osób, bo w tym tygodniu, jak rozmawialiśmy przed odpaleniem tego podcastu, naprawdę te pytania są całkiem solidne, więc zapytam od razu wprost o kwestię rotacji, bo to jest taki dość często powielany temat. Ludzie się nad tą rotacją tak zafiksowali, bo coraz więcej zawodników stosuje, że zaczyna się to robić jakiś obowiązek, nie? Że każdy musi mieć rotację, bo tak trzeba. Takie pytanie, kiedy najlepiej właśnie stosować rotację węglami, a kiedy nie? Czy są takie przypadki, w których po prostu jest to niekonieczne albo bezsensowne? No jak nie trenujesz, to nie powinieneś stosować rotacji węglowodanowej. Aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle teraz jest ktokolwiek w świecie kulturystyki, nie, no na pewno się znajdzie, ale z takich bardziej znanych zawodników czy trenerów, który nie stosuje jakiegoś typu rotacji. Bo mniejszą lub większą rotację stosuje się zawsze. I w sumie zawsze się stosowało. Ja pamiętam pierwszy raz, jak się szykowałem do zawodów, to szykowałem się na diecie właśnie bez rotacji, tak? Czyli każdy dzień był taki sam. Aczkolwiek też była mała rotacja, ponieważ zawsze po treningu, pamiętam, miałem węglowodany i białko w płynie. No i to była moja rotacja, tak? Dzień nietreningowy od dnia treningowego różnił się tym, że po prostu miałem ten jakby taki dodatkowy płynny posiłek bezpośrednio po treningu. Czyli też jakaś tam rotacja była, tak? Ale rotacja, no ja mówię, po latach doświadczeń naprawdę gdzieś tam swój system wypracowałem żywienia, który zazębia się oczywiście z treningiem i z całą resztą, ze wspomaganiem i tak dalej, bo to też muszę podkreślić, że wszystko to nie jest tak, że możemy mieć trenera od żywienia, trenera od dopingu i trenera od treningu. Może by mogło tak być, żeby ci wszyscy trenerzy znali się i dokładnie współpracowali ze sobą, bo to nie będzie grało w innym wypadku. Jeśli jest takie powiedzenie, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. To ja to zaadoptuję do kulturystyki i powiem, gdzie trenerów sześć, tam formy nie Nie uświadczy. ma. Tak, bo to nie jest tak. No słuchaj, ja na przykład dam dla kogoś dietę high carb, tak, a jego trener od planu treningowego da mu trening low volume, tak? Albo no to będzie, wiesz, w ogóle będzie nie grało, tak? Bo masz mało objętości, na przykład, tak? To nie potrzebujesz tyle węglowodanów, co ktoś, kto trenuje na, wiesz, na bardzo wysokiej objętości. To samo na przykład, nie wiem, daję komuś dietę, w której jest mało węglowodanów okołotreningowo, mało węglowodanów czy w ogóle intra, a jego, wiesz, coach od wspomagania daje mu insulinę intra, daje mu, nie wiem, na przykład środki, które będą sprzyjać, bo też trzeba się nad tym zastanowić. Dobierając środki, też dobieramy je poniekąd pod rodzaj treningu, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład robi trening, gdzie ma dużo jakichś takich, wiesz, metod intensyfikujących, gdzie potrzebuje na przykład też mieć jakąś tą wytrzymałość mięśniową, no to nie damy mu środków takich jak, wiesz, jak, nie wiem, Anapolon czy dużych dawek nantrolonu, które zrobią z niego, wiesz, pontona wodnego i to, że dla niego seria dłuższa niż 5 powtórzeń, to dla niego już będzie zawał, nie?
No tak, no i ja mówię, to musi grać, to wszystko musi być zazębione, ale to tak po bokiem. A wracając do rotacji, no to rotacja dla mnie jest tak naprawdę, jeśli chodzi o kulturystykę, jedyną słuszną drogą, ponieważ pierwsza sprawa, rotacja świetnie wpływa na kontrolę wrażliwości insulinowej, bo nie bombardujemy na przykład cały czas organizmu wysokimi kaloriami. Niektórzy się obawiają tego, że bo u mnie, ja na przykład dni niskie, u mnie są, trzeba przyznać, bardzo niskie. Tak. Ja tylko chcę coś dodać, przepraszam, że ci przerwę. Właśnie bo o to mi chodzi, wiesz? Bo to jest tak, co mówiłeś. Mi się wydaje, że każdy stosuje jakąś rotację i zawsze tak było. Bo każdy zawsze tak robił, że jadł w dni treningowe mniej. Tylko, że trochę, wiesz, ta twoja metoda, ta metoda taka Justina i tak dalej, czyli te naprawdę mocne ścinki w dni nietreningowe. I teraz ludzie się tym tak sugerują, że każdy ma dosyć, jakby mógł, to by jadł, wiesz, 1/4 worka ryżu w dzień nietreningowy. Nie? A w dzień treningowy 1,5 tysiąca węgli, nie? I o to mi chyba bardziej chodziło, nie? Czy to jest jakby taka konieczność, że to musi być taki dla każdego, wiesz, taki przeskok kaloryczny, że po prostu hardcore, nie? Bo wiem, że na przykład ty miałeś ten problem, że ta waga ci za mocno na przykład spadała, jak obcinałeś ty, i o to mi chodzi, tak? Ale kontynuuj, dokończ swoje i się ustosunkuj do tego, bo nie Nie, chciałem zapomnieć. żeby to skrócić, bo to się będzie za długo ciągnąć. Powiem tak, taka mocniejsza rotacja, tak, gdzie są naprawdę duże różnice między tymi dniami, jest dobra dla zawodników, którzy tak naprawdę już nie muszą jakoś budować bardzo dużo mięśni, którzy może nie tylko i wyłącznie dla zawodników zaawansowanych, ale już dla takich ludzi, którzy mają jakąś tą bazę, tak? Mają bazę. Jeżeli ktoś jest na początku drogi, choć ja mówię, no nie odnoszę się do tego, nie chciałem się do tego odnosić, bo tak jak zaznaczyliśmy, no to raczej gdzieś tam skupiamy się już na tych osobach bardziej zaawansowanych. Aczkolwiek jeśli ktoś jest, żeby dla wszystkich było info, jak ktoś jest na początku drogi, to na tej rotacji bym się skupił, żeby była, ale nie była tak drastyczna, tak? Czyli żeby gdzieś te dni były. No, nie była różnica, powiedzmy, bo ja na przykład miałem taką różnicę, że powiedzmy zdarzało się, że w dni wysoki jadłem 8,5 tysiąca kalorii, a w dni nietreningowe tylko 3,5 tysiąca. No to jest 5 tysięcy kalorii różnicy, nie? Wydawałoby się to ogromną różnicą, ale mój cel był zupełnie inny, tak, niż cel, bo ja ważyłem, nie wiem, wtedy 135 kilo. I moim celem nie było, wiesz, były zupełnie inne niż chłopaka, który waży 80 kilo i wiesz, tak naprawdę jest na początku drogi, nie? Więc wiesz, ja jedząc tak ogromne gdzieś tam ilości w dni treningowe, też musiałem po prostu, musiałem dać po kilku takich dniach, po dwóch, trzech dniach ulgę, chwilę dla organizmu. Bo on po prostu nie pociągnąłby tak długo, tak? Moja wrażliwość by była też do dupy. Apetyt, ogólnie układ trawienny, tak? No bo nie wytrzymałby długo takich ilości. Zresztą nawet Roman Fritz, który jest znany z w ogóle horrendalnych ilości jedzenia, nawet on teraz zaimplementował coś takiego, że jeden dzień w tygodniu on je tylko jeden posiłek. Nie? Także. Przez cały dzień? Tak, ma zwykle wolną niedzielę i je tylko jeden posiłek. Wiesz, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że on je tam 450 gram białka i 1300, teraz chyba 1300, ale to rzeczywiście będzie w górę, gram węglowodanów codziennie, każdego dnia, tak? Także wiesz, takie ilości, no to musisz dać po prostu dla organizmu chwilę przerwy, nie? No i z tego, co tam rozmawiałem z Romanem, to on po takim dniu traci około 4 kg. Aczkolwiek on się tym zupełnie nie przejmuje, bo to się nie ma tym przejmować, to jest tylko, wiesz, Treść jelitowa głównie. treść jelitowa i zawartość wody, tak? To daje mu ogromny benefit, że pozostałe, wiesz, dni może z powrotem ten organizm, że tak powiem, dość mocno eksploatować, tak? Także. No i też rozmawiałem z wieloma takimi zaawansowanymi zawodnikami, którzy są właśnie z super ciężkich kategorii i dużo, dużo tych zawodników już gdzie się robi starsza właśnie, gdzieś koło 35 roku życia, po 35 roku życia implementuje takie rzeczy. Po prostu robiąc to ileś tam lat,
Twój organizm no już nie jest taki jak świeży, młodego, 20-letniego chłopaka. I musisz gdzieś tam dać mu możliwość, żeby on miał po prostu chwilę na złapanie oddechu. A jeśli ktoś mówi, jest na początku drogi, to nie powinien nawet stosować aż tak agresywnej gdzieś tam rotacji. No właśnie, to jest tak, podsumowując, też chodzi o to, żeby sobie pewne kwestie sprawdzić. Bo czasem jest właśnie tak, jak mówisz, że ja na przykład mam takich podopiecznych, że ta rotacja powoduje, że momentalnie nie są w stanie przejadać w ogóle kalorii, nie? W sensie, jak mają tak, że mają ogromne ilości dni treningowe, bardzo małe ilości, trzeba to po prostu rozkładać, nie? Też to jest tak jak ze wszystkim, jak z makro tak samo, nie? Bo też takie pytanie będzie później o kwestię białka, to tu będzie taka sama sytuacja. To, że jeden zawodnik je X, to nie znaczy, że ty musisz jeść X albo X plus 5, nie? Bo to tak nie działa. To jest wszystko bardzo indywidualna kwestia. Kolejne pytanie to jest jakość węgli pod insulinę. To było specjalnie pytanie, które chciałem zadać ze względu na to, że to bardzo dużo osób, mam wrażenie, nie do końca rozumie w ogóle działania insuliny. To jest w ogóle temat, który można by było osobno zrobić, ale czy Twoim zdaniem jakość węglowodanów ma znaczenie przy używaniu insuliny? Ja wiem, że to jest głupie pytanie. No to jest głupie pytanie właśnie, także nie chcę, wiesz, nikogo urazić. Aczkolwiek jakość węglowodanów ma takie samo znaczenie w momencie, kiedy używamy insuliny, jak w momencie, w którym nie używamy insuliny. Bo insuliny używamy cały czas, nawet jeśli jej nie używamy. Nawet jeśli nie mamy pena i nie strzelamy sobie z niego. Pamiętajmy, że insulina jest cały czas w naszym organizmie, tak? My dostarczamy jej tylko więcej z zewnątrz, tak? Także no, nic nie zmienia podanie insuliny. To To nie znaczy, zmienia niczego. ja bym powiedział, że trochę zmienia, ale to tak tylko dodam ze względu na to, że część osób może teraz wziąć Twoje słowa i na przykład do tej pory jadła, nie wiem, ryż, dodając na przykład oliwę i coś tam i wbijała na przykład, nie wiem, 8-10 jednostek insuliny, zrobi to samo i zje na przykład, wiesz, płatki śniadaniowe, nie? I się okaże, że 40 minut wcześniej mają zjazd. I pod takim względem ma znaczenie. Trzeba na to patrzeć, jak są złożone te węgle, czy są, nie wiem, tłuszcze. Bo to też na przykład właśnie często się mi ludzie pytają, dlaczego ci Luki rozpisał tłuszcze do posiłku, tam wiesz, przedtreningowego, nie? Jak idzie insulina, to przecież nie można łączyć i tak dalej. No właśnie między innymi po to, żeby ten cukier ustabilizować, nie? Żeby nie było takiej jazdy, że ja widzę 1,5 godziny, potem 70 minut po zjedzeniu posiłku na trening, nie? I się okazuje, że ja zanim zacznę ten trening, to ja już mam zjazd, nie? Więc generalnie to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę i pod tym względem mają, nie? Tak, no ale wiesz, temu powiedziałem, że i mają, i nie mają, bo nie stosując insuliny mamy tą samą sytuację. Wiesz, podczas budowania masy mięśniowej, gdy jesteś zdrowy, podkreślam, gdy jesteś zdrowy, nie ma żadnych problemów z glikemią, Glikemią. no to na pewno nie raz tak miałeś, że jesteś na redukcji, jesz posiłek i po godzinie, półtora czujesz Upa. hipoglikemię, nie? Oczywiście najczęściej wtedy właśnie powodem jest to, że te kalorie są niskie, wrażliwość jest bardzo wysoka. No i zwykle mamy tych węglowodanów niedużo. Nie mamy też zwykle tłuszczy dodatkowych w posiłku, tylko mamy samo chude białko i jakieś mało przetworzone węglowodany. Także ten cukier, pach, szybciutko leci w dół, nie? Także no, tak samo z użyciem insuliny, tak jak mówisz, no. Zresztą ja sobie proponuję przeprowadzić eksperyment nawet. Prosta sprawa. Powiedzmy, mamy 100 gram węgli po treningu, nie? No i jednego dnia zjedzmy sobie, powiedzmy, 100, tutaj podam z białkiem, tak? Mamy 50 gram białka i 100 gram węgli po treningu. Jednego dnia zjedzmy sobie 250 gramów piersi z kurczaka i 125 gram ryżu, nie? No i przykładowo podajemy 5 jednostek insuliny. Sprawdźcie sobie godzinę po tym posiłku cukier, jaki jest. A teraz drugiego dnia zjedzcie ten sam posiłek, tylko dajcie 50 gram białka z izolatu i 100 gram węglowodanów z jakichś
słodkich płatków, takie, żeby miały, wiesz, sporo cukru, jak na przykład, nie wiem, Cheeriosy czy coś takiego, co ma mało tłuszczu, dużo cukru, mało węglowodanów takich dobrych, tylko przewagą jest właśnie tutaj cukier. I też godzinę po tym posiłku zmierzcie sobie cukier. I zobaczcie, jaka jest różnica. Mimo, że makroskładniki jest to samo, są te same, mimo, że ilość insuliny podanej była taka sama, zobaczycie, że będą ogromne wahania. Ja już nie będę mówił, w którą stronę, co i jak. Każdy sobie to zobaczy, jeśli chce, zrobi sobie taki eksperyment. Oczywiście nie namawiam, mówię, że no, można spróbować tak zrobić i wyciągnąć wnioski, czy jakość jedzenia, czy to na insulinie, czy nie na insulinie, jakość węglowodanów ma znaczenie. Mi się wydaje, że tego typu pytania to jest to samo, co wracamy do tłuszczu. To znaczy, chodzi bardziej o smakowitość niż o kwestię, bo to jest, mi się wydaje, to jest taki, wiesz, zdrowy rozsądek, nie? No, biorąc pod uwagę fakt, owszem, tak jest, no, każde węglowodany końcem końców kończą jako glukoza i nie ma z punktu widzenia energetycznego znaczenia, czy wy zjecie cukier stołowy, czy wy zjecie, nie wiem, ziemniaka, batata. Ale już z punktu widzenia tego, jak ta energia jest uwalniana i w jakim tempie, no ma ogromne, no po to są te wiązania węglowe złożone w taki, a nie inny sposób, mniej lub bardziej, żeby one się szybciej lub wolniej, ta energia uwalniała, nie? No to jest jakby logiczne, to jest jak z estrem w środkach, nie? No jakby, no wiadomo, że krótsze estry będą się uwalniać szybciej niż dłuższe, po to jest dłuższy lub krótszy łańcuch estra, nie? Więc jakby, no to jest kwestia logicznego myślenia, więc ja myślę, że tak jak mówisz, no insulina to nie ma nic do rzeczy, tylko po prostu zdrowy rozsądek i rozkminienie sobie podstaw, nie? Otworzyć tę książkę do biologii, klasa czwarta, i macie odpowiedź. Jak najlepiej rozłożyć węglowodany w posiłku, czyli złożone do prostych? Zadałem to pytanie tylko dlatego, czy w sensie wykorzystałem to pytanie tylko dlatego, że to jest wciąż takie, ja często zadaję takie pytania, nie? Procent węglowodanów tam złożonych do prostych w posiłku potreningowym, czy ma to znaczenie? Czy można zjeść, nie wiem, 15% prostych, 17% prostych i tak dalej. O, ja. No, nikt się nie będzie bał w jakieś procenty. Ja po prostu tak powiem, jeśli chodzi konkretnie o posiłek potreningowy, tak? Bo tutaj ktoś się pytał o posiłek potreningowy, czy Pytam się ogólnie? ogólnie, ale ogólnie to nie ma sensu nawet się zastanawiać, bo w ciągu Ogólnie dnia to to ja powiem powinniśmy jeść tak. złożone węgla, a nie. Ogólnie to ja powiem tak, że ogólnie 90% ludzi nie ma tyle węglowodanów, żeby w ogóle dodawać sobie węglowodany proste do większości posiłków w ciągu dnia. Także oczywiście ta kwestia jest rozwiązana, nie? Powinni się skupić na złożonych węglowodanach w ciągu dnia, jakiś tam dodatek prostych przed i po treningu, jakiś tam dodatek specjalny powiedziałem. Czyli i tak nasz posiłek powinien być złożony gdzieś tam z takich węglowodanów dobrych, nazwijmy to tak, o niższym indeksie. Po treningu faktycznie te węglowodany mogą być o niższym indeksie. I może być dodatek też, ja lubię po prostu, dodatek owoców, fruktozy, tak? Nie zapominajmy też, bo niektórzy myślą, że jak je banana, 100 gram banana, który ma 20 gram węglowodanów, to on je 20 gramów fruktozy. Nie, nie jesz, bo zawartość fruktozy w owocach, w cukrze, który jest już w owocach, to jest kilkunastoprocentowa. I to też jest umowne, ponieważ nie wiemy, ile dokładnie banan, czy jabłko, czy coś innego ma fruktozy, ponieważ im bardziej jest dojrzałe, tym tej fruktozy zawiera mniej, a więcej glukozy, tak? Czyli to też jest tak naprawdę no, hit or miss, jak to się mówi po angielsku, tak? I nie ma co tej kwestii zbytnio rozchwieniać, aczkolwiek ja gdzieś tam, tak jak mówię, lubię dodatek owoców po treningu, dlatego że no, po treningu mamy tych węglowodanów więcej. Gdy stosujemy insulinę, to nie ma to aż takiego znaczenia, ponieważ insulina pozwala nam skompensować tym węglowodanów więcej w danej jednostce czasu. Aczkolwiek szczególnie, gdy nie stosujemy insuliny, to, no, to możliwości naszego organizmu, że tak powiem, wytwarzania właśnie tej insuliny i kondensowania tych węglowodanów są troszeczkę ograniczone bardziej. Także połączenie fruktozy z glukozą będzie skuteczniejsze w uzupełnianiu glikogenu. No i nie zapomnijmy też, że
szczególnie na redukcji właśnie, wbrew pozorom. Wiele ludzi jeszcze czasem słyszy się ten mit, że nie można jeść Owoców. na redukcji. Nawet to nie czasem słyszy się, tylko u bardzo znanych trenerów, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie to ci powiem, no bo się trochę interesuje tą kwestią, jako że moja Ania w kategorii wellness tak startuje, także też obserwuję gdzieś tam tych trenerów z zagranicy, którzy prowadzą te dziewczyny i to trenerzy, którzy prowadzą właśnie olimpijki, tak, ze sceny Miss Olympia. Zabraniało kategorycznie owoców, aczkolwiek to jest taka wiedza, wiesz, przedopowa jeszcze z epoki kamienia łupanego. I myślę, że właśnie fruktoza jest jeszcze ważniejsza na redukcji, ponieważ pozwala, pamiętajmy, że na redukcji mamy uszczuplone zapasy glikogenu i mamy uszczuplone zapasy nie tylko tego glikogenu mięśniowego, ale też glikogenu właśnie wątrobowego. Fruktoza uzupełnia nam głównie glikogen wątrobowy, więc szczególnie na redukcji warto zadbać o to, żeby te zasoby glikogenu też były w miarę uzupełnione, bo one i tak nie będą w 100% pełne w tej sytuacji, tak? Także no, ale bawienie się w procenty myślę, że nie ma sensu. Myślę, że trzeba po prostu podejść racjonalnie. Nie wiem, jak masz 200 gram węgli po treningu, no to nie ładuj, wiesz, setki węglowodanów, powiedzmy, nie wiem, z płatków ryżowych, a setki z żelek, no bo to moim zdaniem będzie powodować zbyt duże wyrzuty tego cukru i tak dalej. Jednak przewaga powinna być może węglowodanów o wyższym indeksie glikemicznym, ale jednak tych takich, wiesz, bardziej złożonych, bo no to nie ma tak, że szczególnie gdy mamy na treningu intra, no to nie potrzebujemy tak dużo, że tak powiem, i tak szybko wtłoczyć tych węglowodanów do mięśni, bo tam się zacznie katabolizm i tak dalej. Nie no, tak to nie działa. Także. No i też część osób, wiesz, bardzo jednoznacznie liczy te węglowodany jako proste. Płatki śniadaniowe to już do worka z węglami prostymi, a tak naprawdę tam jest na przykład, nie wiem, 75% mąka ryżowa i do tego jest tam, nie wiem, 30, tam 25 gramów cukru, nie? I tak naprawdę ten cukier jest gdzieś tam tym cukrem prostym, a tak naprawdę reszta węglowodanów pochodzi, nie, z płatków owsianych, z jakichś tam złożonego po prostu źródła węglowodanów, więc to też nie jest produkt stuprocentowo. To, że on jest przetworzony, to nie oznacza, że to są 100% cukry proste, nie? Więc... Wiesz, no jeszcze kwestia tego, że produkt jest przetworzony i tak dalej. Tak samo no, kwestia indeksu glikemicznego. No, indeks glikemiczny tak naprawdę liczyłby się, jakbyśmy jedli na przykład same węglowodany w posiłku, a wiadomo, że nie jemy samych, zawsze No jemy je z jasne. białkiem, z tłuszczami. Aczkolwiek jest tyle tych ale, że ludzie za bardzo skupiają się na ale, bo to, bo tamto, bo sramto, bo owamto. Nie, to jest. Naprawdę, to jest proste, to jest bardzo proste. Im bardziej ty to komplikujesz, tym więcej stresu na siebie narzucasz i tym gorsze będziesz mieć efekty. Bo zamiast skupić się na obrazie, to ty skupiasz się na wszystkim, co jest dookoła, ale nie. To tak jakbyś oglądał film, nie? Oglądasz film, idziesz do kina, ale ty się nie skupiasz na tym, co masz przed sobą, tylko nie wiem, oglądasz ludzi, co są na bokach, po bokach albo coś. No to nigdy nie wychwycisz tego, co jest ważne w tym filmie, nie? Albo przegapisz Dokładnie. ten moment. Pytanie kolejne, czy posiłek potreningowy, ale ja to jeszcze chciałbym dodać, czy posiłek przedtreningowy powinien mieć najwięcej węgli w ciągu dnia, czyli z wszystkich posiłków. Pytam o to generalnie dlatego, że na przykład John Merrows miał taką zasadę, nie wiem czy kojarzysz, że on posiłek przedtreningowy zawsze ustalał w taki sposób, żeby miał jak najmniej węglowodanów. Czyli w sensie malutki posiłek, mało węglowodanów, odrobinkę tłuszczy, żeby to był lekko strawny, malutki posiłek i w trakcie treningu ładował węgle, bo on znany był właśnie z tego takiego protokołu intra-workoutowego. Co o tym myślisz? Czy to jest taki must have? Wiesz co, ja też takie podejście stosowałem. Też takie, bo wszystkiego próbowałem. I tak naprawdę powiem ci, że nie ma złego podejścia. Nie ma dobrego, ani nie ma złego. Nie powiem, że to jest złe i nie powiem, że to jest dobre. Bo to zależy od osoby. Słuchaj, no są, ja znam takie osoby, które potrafią, i to są zawodnicy najwyższej półki, które jedzą posiłek przedtreningowy i to nie jakiś tam, wiesz, shake czy kleik wypity z białkiem, tylko jedzą na przykład kurczaka z ryżem albo potrafią jeść wołowinę, odstawiają, wiesz, biorą ostatni kęs i Trening. zaczynają trening.
I tak robią całe życie. I dla nich jest okej. Ja znam takie osoby, które po prostu nawet nie potrafią trenować na pusty żołądek, bo źle im się trenuje. Większość osób będzie wolała trenować, powiedzmy, też nie na do końca pusty, ale taki, wiesz, no, dla większości osób optymalne będzie zjedzenie średniego posiłku na jakieś 90 minut przed treningiem. To jest, myślę, że takie optimum. To jest średni. Ani duży, ani mały. Ja też osobiście nie lubię bardzo dużych posiłków, choć to jest indywidualne. Muszę, jeżeli dana osoba reaguje na to dobrze, to okej, to jak najbardziej. Szczególnie jeśli mamy, wiesz, cały, że tak powiem, duży protokół insuliny, dobrze sprzężonej, z tym posiłkiem przed odżywianiem intra na treningu i posiłkiem potreningowym, to może działać i działa bardzo dobrze w wielu wypadkach. Ale są osoby, które po prostu no, nie tolerują tego, tak? I wtedy trzeba inaczej do tego podejść. Także no, mówię, na każde pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie, tak? Nie ma dobrej drogi, musisz spróbować jednego podejścia, musisz spróbować drugiego podejścia. Z drugiej strony, jeśli wiesz, coś na ciebie działa dobrze do tej pory, to nie musisz, to ja bym tego nie zmieniał, nie? Bo Dokładnie. to, że coś zmienisz, jak robi to, nie wiem, ktoś, kto jest, wiesz, to jest dla ciebie jakimś idolem czy coś, to nie znaczy, że wiesz, że pójdziesz do przodu, albo że dużo pójdziesz do przodu, albo powiedzmy, pójdziesz do przodu, ale że tak powiem, koszt tego, twojego samopoczucia i tak dalej, będzie niewarty tego, tak? Także no, taka jest moja odpowiedź, czyli nie ma odpowiedzi do końca. No i czyli to jest jedyna słuszna. Zadam to pytanie, mimo tego, że już odpowiedziałeś, czy owoce do każdego posiłku w diecie kulturystycznej są okej? Okay? No nie są okej, okay, to już wspomniałeś, można lecieć dalej. Znaczy powiem tak, są ok, jeśli ktoś ma bardzo duże ilości węglowodanów, to ja nawet sugeruję albo rozpisuję często dodatek owoców, aczkolwiek też nie są to byle jakie owoce. Zwykle dodaję wtedy ananasa lub taki owoc jak papaja, które mają dużo Pasuje. bromeliny, tak, także która pomaga trawić białko. Ktoś ma bardzo wysokie kalorie, mam takiego właśnie dwóch takich zawodników z Niemiec, jednego z klasyka, drugiego z super ciężkiej. I oni jedzą monstrualne po prostu ilości jedzenia, naprawdę monstrualne, bo to są, wiesz, ilości rzędu 1000 w dzień normalny, a wiesz, 1400-1500 gramów węgli w dzień wysoki. No to chcąc nie chcąc, muszę im jakoś to trawienie ułatwić, tak? Bo białka też jest dużo, jest 300 gram mięsa na posiłek przynajmniej. Także no muszę i to jakoś ułatwić, także nawet gdzieś tam zalecam to, żeby takie właśnie owoce wtedy były w każdym posiłku, bo nie dość, że łatwiej to będzie zjeść, mniejsza będzie objętość, to jeszcze pomoże ci to w trawieniu, czyli wszystko zależy, no. Ale dla większości, tak jak powiedzieliśmy, Raczej nie. nie, aczkolwiek owoce też są dobre w takich wypadkach, jak ktoś na przykład wychodzi po ciężkich prepach i ma problemy bardzo duże z utrzymaniem michy i z kontrolą łaknienia, to też ja też często lubię wrzucać takie rzeczy jak wykonanie truskawki, maliny, wszystko od bardzo niskiej ilości węglowodanów, bo to po prostu bardzo zapycha i też ten dodatek tej fruktozy pozwala na to, że jest troszkę lepsza kontrola łaknienia, więc to też się może sprawdzać, że gdzieś tam nawet przed posiłkiem, mimo tego, że się raczej nie zaleca jeść jako pierwszych węglowodanów, zjeść sobie najpierw na przykład, nie wiem, te 300 gramów truskawek. I dopiero później posiłek normalny to będzie zdecydowanie pomocne. Więc jak ktoś ma na przykład problemy właśnie wychodząc z okresów takich postartowych lub z ciężkich redukcji, to też to może pomóc. No ale tak my mówimy, że nie, no bo to wiecie, jak ktoś robi na przykład na takiej zasadzie, że nie wiem, ma 60 węgli i na każdy posiłek je do tego jakieś, nie wiem, banana albo jakieś tam jabłko czy coś tam, to nie przesadzajmy, bo nawet to kwestia jest, nawet kwestie trawienne, jak ktoś, nie wiem, zje 6 jabłek dziennie czy to nie wiem, 30-45% jego dziennych węglowodanów, no to się dobrze nie skończy, nie? Także ogólna rada brzmi nie. No, pytanie o wysokie tłuszcze w kulturystyce, ale to nie ma sensu już zadawać, bo już odpowiedziałeś, to szkoda, lecimy dalej. Czy białko trzymać jak najwyżej się da, na przykład ile jesteśmy w stanie strawić, czy to nie ma sensu? Bo też jest taka opinia Milos Sarsef. Bardzo znany trener, on ma taką opinię, że białka to im lepiej, tym więcej, im więcej, tym lepiej, o tak. I on nawet robi tak, że jak ktoś nie jest już w stanie jeść tego białka, to do posiłku, nie wiem, 300 gramów kurczaka i dopijamy jeszcze na chama shake'a, żeby tylko dobić to białko więcej. Co sądzisz o tym? Tak. Powiem i tak, i nie. Bo z jednej strony, z tego co zaobserwowałem sam u siebie, to faktycznie, no powiem, że ja
Myślę, że no, może nie aż tak dużej ilości, bo wiem, że Mariusz Przybyła jest ogromnym fanem w ogóle bardzo dużych ilości białka. On nawet chyba do 5 gramów dochodził, czy ponad 5 gramów białka tak zwanego pełnowartościowego, tak, na kilogram. No ja aż tak dużych ilości nie stosowałem, ale koło 4 gramów, ponad 4 gramy na pewno byłem, nie? Gdzieś tam. Pamiętam z tego, co to najwięcej chyba jadłem 550 gramów białka dziennie, tego pełnowartościowego, ale to ważąc 135 kilo ponad. Aczkolwiek powiem tak, regeneracja, jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi o nabicie mięśniowe, przyrosty, naprawdę była świetna. Aczkolwiek czułem się źle, źle. Miałem bardzo wydęty brzuch cały czas, całą dobę. Naprawdę. No, te trawienie było takie, że jadłem posiłek, no to wiesz, ja jeszcze na kolację czułem śniadanie. rozumiesz. Także co zauważyłem, że takie duże ilości białka też. Paradoksalnie gorzej, bo ja też jestem dużym fanem węglowodanów i zawsze na węglowodanach bazowałem, zawsze ich jadłem dużo. I paradoksalnie jedząc, bo wiadomo, jak jadłem tak duże ilości białka, to ilość moich węglowodanów spadała. Po prostu nie musiałem mieć tyle tych węglowodanów. Paradoksalnie moja glikemia była dużo, dużo gorsza. Wiesz, bardzo ciężko mi było utrzymać prawidłowy poziom glikemii na bardzo wysokiej podaży białka. Tylko też trzeba tutaj sobie znaleźć złoty środek, nie? I ja myślę, że choć teraz widzę, że bo ostatnio była taka tendencja do bardzo niskich ilości białka, ale teraz widzę, że to białko znowu wraca do łask, to wyższe białko, nie? Ale myślę, że takim złotym, że tak powiem, optimum to jest 3, może takie 3 i 3 grama. Półtora, bo może tak, 1,5 grama na funt, bo to jest troszeczkę, to wyjdzie troszeczkę więcej niż 3 gramy na kilogram masy ciała, to wyjdzie właśnie jakieś 3,2, 3,3 grama. Myślę, że to jest taki punkt optymalny, w którym większość osób czuje się najlepiej. Nie ma ani jakichś tam problemów z apetytem, ani nie ma gdzieś tam nadmiernie podwyższonych parametrów kreatyniny i mocznika, bo wiele osób martwi się kreatyniną i mocznikiem. A nie wiesz, że to jest po prostu produkt uboczny ich diety, tak? Który gdzieś tam po prostu rozpad aminokwasów powoduje podwyższenie tych parametrów, które jest tak naprawdę fałszywe, tak? Bo nasze nerki są w porządku, działają ok, ale gdzieś te parametry pokazują, że tak nie jest. Także też tutaj można się tym sugerować, że jeżeli mamy mocno gdzieś mocno podwyższone, podkreślam mocno, bo delikatnie to jest inna sprawa, ale jeśli mamy mocno podwyższone te wartości, to być może właśnie jemy za dużo białka i trzeba troszeczkę to białko zredukować. Tak jak mówię, no dla mnie te około 3 gramów, trochę ponad 3 gramy to jest takie optymalne dla większości, tak? Są osoby, które będą musiały jeść mniej, są osoby, które będą musiały jeść więcej. Ale naprawdę u 90% to białko, no to jest dość wysokie białko. Choć ja bym powiedział, że to jest średnie. Teraz ta granica między średnim a wysokim, to wiesz, jest ciężka, ciężka, że tak powiem, do zinterpretowania, Zależy, nie? kogo zapytasz. Zależy, kogo zapytasz, tak. Ale myślę, że takie niskie wartości, no bo na przykład widzę, jak chłopaki do mnie przychodzą od jakichś tam innych trenerów, no i widzę, że na przykład no, naprawdę duże chłopaki, którzy ważą 120, 130 kilo, mają na przykład, wiesz, mięso na poziomie 200 gramów na posiłek, tak? No to dla mnie to jest zdecydowanie za mało, tak? Spoko, fajna kwestia, jeżeli chcesz zachować swój wygląd. Jeżeli nie chcesz się już rozwijać, jak najbardziej. Jak najbardziej wtedy zszedłem z białkiem nawet gdzieś do 2 gramów na kilogram masy ciała. Oczywiście mówimy o pełnowartościowym. I super, na tym na pewno na tym utrzymasz masę mięśniową, którą masz. Na pewno będziesz dobrze wyglądał, na pewno będziesz dobrze się czuł, na pewno będziesz miał dobre wszystkie parametry zdrowotne, ale czy będziesz rósł? No to już raczej dalej nie pójdziesz do przodu, nie? Niestety, żeby, no już jak jesteś w takim ekstremalnym punkcie i ekstremalnym punkcie rozwoju ponad potencjał,
No to musisz zrobić rzeczy, których nie chciałbyś robić, tak, żeby tylko utrzymać, tak? Czyli musisz zrobić coś ponad, więc no, łatwiejszej drogi tu nie ma i zawsze trzeba, jeśli chcesz osiągnąć ekstremalne efekty, musisz posunąć się do ekstremu. Właśnie, już poruszyłeś ten temat ilości białka na kilogram masy ciała. I teraz jest takie pytanie, bo powiedziałeś 3 do 3,5, tak uściślając, grama na kilogram masy ciała, takie optymalne dla większości zawodników. Teraz pytanie, czy taka sama ilość tyczy się osób naturalnych, czy uważasz jednak, że te środki nasilają? No bo wiesz, są takie dwa obozy. Część osób mówi, że w związku z tym, że środki nasilają przez do zabiegów mięśniowych, to tak naprawdę to wykorzystanie tego białka jest bardziej optymalne, nie może być chyba bardziej optymalne, może być optymalne, lepsze, to jakby no z logicznego punktu widzenia można było pomyśleć, no to w takim razie nie trzeba tak dużo białka, nie? I więc można by pomyśleć, że osoba naturalna mogłaby tego białka jeść stosunkowo więcej, żeby osiągać lepsze rezultaty. Teraz pytanie, czy jest jednak Twoim zdaniem inaczej, że te właśnie peptydy wszelkiego rodzaju, jak hormon, jak IGF, jak środki anaboliczne, sterydowe, nasilając tą syntezę białek mięśniowych, pozwalają nam wykorzystać tego białka więcej. Powiem tak, ja nie patrzę na badania, bo badania pojawiają się, znikają. Za chwilę wyjdzie takie badanie, zaraz pojawi się kontrbadanie na nie. Ja patrzę na efekty. Efekty i lata doświadczeń pokazują to, że tak, że substancje anaboliczne pozwalają wykorzystać większe ilości. Poza tym, tak jak mówiłem, jeżeli robimy coś ekstremalnie, jeżeli wprowadzamy jakieś substancje, które potęgują efekt czegoś, a z drugiej strony, zamiast maksymalnie to wykorzystać, no to wiesz, to jest tak, jakby ktoś zobaczył, że no, paliwo rakietowe jest super, no i z każdego silnika potrafi wyciągnąć, wiesz, dużo więcej, nie? No to dobra, no to są, wiesz, wyścigi bolidów Formuły 1. No i można zostawiać te paliwo rakietowe, czy jakieś tam paliwo po prostu, które jeszcze zwiększy te możliwości maksymalne silnika, ale no, skoro ono jest takie super i tak pozwala wykorzystać maksymalne możliwości tego silnika, no to po co mamy jeździć bolidem Formuły 1? No weźmy sobie tego malucha, Fiata 126P. No i on wyciągnie, te paliwo rakietowe wyciągnie maksimum. No dobra, wyciągnie maksimum, ale dalej nie będziesz miał, wiesz, że tak powiem, szans w konkurencji z tymi, którzy jednak używają tego bolidu z tym większym silnikiem i lepszym paliwem rakietowym, tak, żeby wyciągnąć maksimum. No mam nadzieję, że nie wiem, czy to dobry przykład i czy dobrze go przedstawiłem, ale mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, o co mi chodzi. Czyli jak już robisz coś, co ma ci, wiesz, pomóc z każdej możliwej strony, to zrób też z tej drugiej strony tyle, żeby wiesz, to coś, co ci pomaga, miało maksymalne możliwości, żeby wiesz, żeby ci pomóc, żeby wykorzystać swój potencjał. To się chyba znowu kłania powiedzenie Milosa Starcewa, że więcej zawsze jest więcej, nie? Bo ja to bym szczerze mówiąc wolał narazić się na zmarnowanie części tego białka, niż żeby się okazało na przykład nie, za 5 lat, że jestem 3 kilo masy mięśniowej w plecy, bo tego białka jednak jadłem troszeczkę za mało, nie? Więc wydaje mi się, że pod tym względem to jest no, warte wykorzystania, zwłaszcza, że takie 3,5 grama takiego masy ciała przy zdrowych nerkach ani nie jest jakieś szkodliwe i tak dalej. No może trochę mniej węglowodanów zjecie, ale myślę, że się wam wiele nie stanie z tego powodu, nie? Więc no i trochę więcej, wiadomo, mięso drogie, nie? No to w Polsce to Wiesz, najlepiej 1,6 trzymać. jest śmieszna sprawa, nie chcę za bardzo przedłużać, ale tak powiem w miarę szybko, że też wiele tutaj leży w tym, co mówią mistrzowie, starzy mistrzowie, którzy wydaje mi się, że cierpią na pewien rodzaj amnezji i zapomnieli, co robili, żeby dostać się na pewien poziom. Tu przytoczę Jaya Cutlera, którego naprawdę uwielbiam jako kulturystę i jako człowieka. Bo naprawdę jest no, dla mnie mega ambasadorem sportu. Naprawdę potrafi też dotrzeć do ludzi. No, te social media, które prowadzi, on fantastycznie co prowadzi dla mnie. Ale on zapomina, co sam robił. On często w wywiadach powtarza, że jadł maksymalnie 300 gram białka, że on zawsze robił dużo węglowodanów, gdzie w tym samym wywiadzie mówi, że jadł na przykład
samych jajek, białek jaj, 100 dziennie. Co już daje więcej jak 300 gram białka. No, mówił, że na przykład zjadał 2 funty samego steka dziennie. No to 2 funty to jest prawie kilogram, tak? No to już masz samej wołowiny 200 gram białka. Do tego masz 100 ml białek, przepraszam, 100 sztuk białek jaj, gdzie średnie białko jaja będzie miała, no nie wiem, to amerykańskie, to pewnie oni tam te duże jajka mają, nie? No to, ale powiedzmy, że będzie miało 50 gram te jajko, tak? Białko. Czyli 50 razy 100, no to łatwy rachunek, tak? To ile masz? Czy generalnie To ma, no to wychodzi ci już 500 gramów białka, tak? tak, czy generalnie wiesz co, ja się zastanawiam, skąd się biorą takie w ogóle tego typu, właśnie co mówisz, takie myślenie, bo to samo jest, zauważ, ze środkami, to samo jest nawet często z treningiem, nie? Że ktoś robił coś i się później z tego wycofuje. Nie? Tak na przykład, nie wiem, teraz bardzo popularny był taki wywiad ostatnio z Dorianem Yatesem, bo on jest teraz propagatorem tego hitu, tam 3-minutowego, czy tam 4-minutowego, nie? I to jest dokładnie to samo. Przecież gdzie on jebał hity 4-minutowe, jak ważył tam, nie wiem, 270 funtów na scenie, nie? No przecież to jest głupota. Dorian mówił, że jedyne kardio, które robił, to były spacery z jego psami. I też nie robił tego naccio, tylko zawsze jadł śniadanie i po śniadaniu tam wychodził chyba na 30 czy 40-minutowy spacer. W przygotowaniach dokładał drugi taki spacer. Także tak jak mówisz, no to jest, mówię, inna kwestia, nie? Ale tak chciałem to wtrącić, żeby się nie kierować tym, bo mówię, teraz ludzie się za bardzo nie interesują, ale ja naprawdę chyba obejrzałem praktycznie wszystko, co może być dostępne, jeśli chodzi o kulturystykę. I jak ktoś mi coś mówi, że coś robił tak, a nie inaczej, to są nawet na to filmy i dowody, tak? Można sobie obejrzeć na przykład, no ja uwielbiam film Jaya Ripped to the Shreds i tam jak on siedzi i opowiada o swoim off-seasonie, gdzie jego dieta teraz to 12 posiłków dziennie, do tego wstaje w nocy chyba 3 razy, żeby zjeść posiłek. Nocy. Ale on też trenował chyba w nocy, nie? Żeby mieć pustą Trenował w siłkę. nocy też, tak. I trenował w nocy. Także, a później dzisiaj on mówi, że jadł maksymalnie 300 gram białka, no to wiesz, no to ja mówię, to jest pewien rodzaj amnezji, taka, nie wiem, no troszeczkę, nie wiem, czy to chęć, że tak powiem, uchronienia młodych przed tym, czy po prostu, wiesz, ci niektórzy to na pewno chcą utrzymać siebie że tak powiem, w statusie takich nadludzi, tak? Że oni, o, tak jak Dennis James na przykład mówił z Dexterem Jacksonem, to mnie po prostu rozwaliło i troszkę straciłem do nich szacunek, jak tam na jednym z podcastów właśnie u Dennisa Jamesa tam jeszcze siedział Milos, który zresztą jak można było zobaczyć jego minę, jaką on miał, jak Dexter i James zaczęli o tym mówić. Dexter powiedział, że on by teraz zaczął brać mililitr testosteronu w tygodniu, 250 miligramów i jakby jadł 6 posiłków dziennie, to on by zaraz ważył 250 funtów. James mówi, ja to bym jak brałbym 250 miligramów w tygodniu i jadł 7 posiłków dziennie, to ja bym w chwilę ważył 270. No człowieku, to ty jesteś lepszy od Nicka Walkera, bo Nick Walker tyle waży, O. teraz top Olimpii. I na pewno nie bierze 250 mg testosteronu w tygodniu. No to niektórzy chcą sobie zrobić z siebie takich nadludzi, widzę. Naprawdę, to jest ewidentne. To jest dla mnie słabe i bardzo głupie. Niektórzy może po prostu chcą obronić, że tak powiem, ludzi, żeby nie próbowali robić tego, co oni, bo wiedzą, że tak naprawdę może z tych wszystkich ludzi, co by tego spróbowali, to 99% wysadziłaby sobie zdrowie. A jedna osoba z tych wszystkich, co by spróbowali, to może by coś, wiesz, z tego miała i do czegoś doszła. Także wiesz, no pewnie różne, że tak powiem, powódki nimi kierują, ale jest to głupie, tak? Wystarczy po prostu, ja mówię i zawsze, jeżeli nie chcesz mówić prawdy, to po prostu nic nie mów. Ja myślę, wiesz co, ja się zastanawiam też tak na propos Nicka Walkera, bo tak sobie teraz uświadomiłem, bo on teraz jest tak właśnie, nawet gdzieś tam był na podcaście, już nie pamiętam, chyba u Jaya Cutlera to w ogóle było, na tym Cutlerkaście, jak mówił właśnie przy Milosie o tym swoim spożyciu białka, nie? I też mi się tak wydaje, że nie do końca mi się wydaje, że to jest tak, przynajmniej w jego przypadku i może też w wielu właśnie takich, co mówisz, guru, że oni po prostu
Nie do końca sobie zdają sprawę z pewnych rzeczy, wiesz, bo jemu się pewnie wydaje, że jakby jadł tyle białka, ile je teraz, czyli niewielkiej ilości stosunkowo do jego wagi, to by dał radę to zbudować. A to jest to, co ty zawsze powtarzasz. Łatwiej jest utrzymać niż zbudować. Nikt teraz poprawia detale. On już nie rośnie jakoś mega, nie? To nie jest tak, że nikt wyjdzie na następną Olimpię 15 funtów cięższy, czy tam, nie wiem, 20, nie? Tylko pewnie będzie miał taką samą wagę mniej więcej, z troszkę lepszą formą, nie? Czy tam dobudował, powiedzmy, troszkę coś tam, nie? Na takiej zasadzie. I to też już jest bardziej jakby wynik tego już będzie takiej konsekwencji i takiej ciężkiej pracy, nie jakichś takich, wiesz, wielkich zabiegów żywieniowych, czy bo on tak naprawdę co, formę se trzyma cały czas, trenuje po prostu sobie ciężko i to wszystko, nie? I to jest tak samo z tymi spadkami. Wszyscy ci tacy, wiesz, to mówią, że jest tak ciężko jest zgubić masę mięśniową, Jezus, tak strasznie ciężko, on to nic musi nie robić, nie? Dennis James to mówi nawet, że on tam na rowerze za bardzo nie jeździ, bo on to nie zgubi przez to w ogóle masy mięśniowej, to on nie trenuje w ogóle, nie? Dziwne, bo ze swoim tym, z Paulem, z tym trening partnerem Fuad Abiad napierdala cały czas ciężko, tak samo jak napierdalał. Tyle, że Michy nie trzyma, ze środków trochę zszedł, bo on dalej bije, tylko mniejszej ilości i spadł o połowę, typa nie ma, nie? Więc jak to się dzieje, nie? Że jeden leci na łeb na szyję, trenuje ciężko, drugi nie trenuje w ogóle i on nic nie może zgubić, nie? Więc no, no magia. To ta genetyka. Wiesz, kiedyś SFD był taki temat, Twoja chwila prawdy. Tam ludzie stawiali swoje fotki, nie? Do oceny. Forumowicze. I to jest ta sama sytuacja, tylko że tak powiem na wyższym dużo poziomie. To jest tak. Tam każdy, kto stawiał fotkę, to każdy, dosłownie każdy, nie trenował 2 tygodnie, imprezował, balował albo miał kontuzję. Nie trzymał diety, nic nie wbijał i zawsze każdy stawiał formę w najgorszym możliwym po prostu momencie życia. Wszyscy dobrze wiemy, że to była, wiesz, najlepsza topowa forma, jaką miał w życiu i chciał się pochwalić, no ale napisał, że to jest do dupy i tak dalej, żeby wyjść jakoś, nie wiem, to jest głupie, no ale Twarzą. tak, żeby wyjść z twarzą. Że zawsze jakieś, wiesz, jest wytłumaczenie. Nie, tutaj jest tak samo. Ja nic nie robię. Nie, ja to w ogóle teraz 2 razy w tygodniu idę sobie, porobię orbitrek i to jest maks, nie, bo inaczej bym nie stracił masy mięśniowej. A rzeczywistość jest taka, że w 90% przypadków trenują podobnie jak trenowali, jedzą podobnie jak jedli, no może trochę mniej wiadomo. No tylko różnica taka, że odstawili te hormony, tak, no i tyle. Nie oszukujmy się, nie ma cudów. No to co, to na zakończenie. Myślę, że jest jeszcze kilka pytań, ale te wszystkie pytania w zasadzie się już powielają, bo są w zasadzie odpowiedziałeś na wszystko, więc szkoda je zadawać. Natomiast jeżeli chodzi o słuchających, to życzymy Wam, żeby było tak ciężko Wam zgubić masę mięśniową jak Denisowi Jamesowi przez całe Wasze życie. A tak ogólnie to zdroworozsądkowego podejścia w zakresie sportowym, czyli po prostu. Nie pierdzielenia się w tańcu, tylko robienia tego, co się powinno robić, nie zastanawiać się nad głupotami 2 razy, bo to zazwyczaj jest tak, że jak się człowiek zastanawia, to więcej energii mu schodzi na to zastanawianie niż na faktyczne robienie progresu, bo ci, co zawsze podchodzą do tematu maszynowo, zadaniowo, jakimś cudem, bez wiedzy, bez badań naukowych, robią najlepszy progres. Więc mniej zastanawiania, więcej działania i tego Wam życzymy. Jak ktoś dotarł do tego momentu, to zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Na dole znajdziecie wszelkiego rodzaju linki do social mediów, do Lukiego, do mnie. No i co? I żegnamy się chyba z Wami. Dzięki bardzo. Mamy się. Trzymajcie się i cześć.